Witajcie, z tej strony Artasz i... Sznapciuk. A to jest już obiecane omówienie drugiego Sezonu. Drugiego sezonu, który drugiego. Zakończył się... Dzisiaj. Już jest trzeci. Chyba jest. Ja sprawdzam, jest. Można już... no wiesz, te gry, żeby ci do ligi przepisało. Update kiedy w sumie wchodzi? Czy już wszedł? Bo nie patrzyłem. Już jest nowy Battle Pass, ale możliwe, że jeszcze update'a jako takiego jeszcze chyba nie ma. Ale już jest Tiberius. Czyli update jest. No. No dobra. Oczywiście, ode mnie zaczynamy. I tutaj oczywiście 41 gier zagranych. Ja to później zobaczycie, że coś dziwnego z tymi liczeniami gier jest. No dobra. Mhm. 1441 elo. Tak naprawdę to jest, jeśli chodzi o Artasza? Tak, oczywiście tutaj jest napisane ładnie. I tak jest tak porównanie ze strony elo, na no... I jeszcze takie porównanie elo, to oto sznapciuk. O całe 3 elo więcej. Tak. Dobra. I orangę wyżej. Tak. Bo uratował mi jeden mecz. Kiedy nie nas rozdzieliło. Tak. To było podaje się na pierwszym streamie końcowym tego sezonu. No. Pod koniec tego streama, oczywiście. Tak. I lecimy. Jeśli ktoś chce zobaczyć. Tak. I rozwijamy sobie statystyki. Teraz patrzymy na nie. Mam bardzo niskie win ratio. Masz. Po prawie praktycznie 40%. Prawie 500 śmierci. No. Ogólnie w tym sezonie się nie popisałem. No, niestety. Bo miałem więcej takich gorszych niż takich fajniejszych. Tutaj Taira oczywiście 50% win ratio. Później jest Mif, tylko 33%. Mif i Taniasz. Tutaj widzimy, szedł bardziej pod Dimidżo Flanka. No i taki wyjdzie u mnie jest. Teraz spojrzenie na Sznapciuka. Na mnie. I cyk, rozwijamy jego całą historię życia. Most Place Champions. Teraz ty się wypowiadaj o sobie. No. Tutaj widzimy też, że w tym sezonie szłem pod tanki, tylko tam się ajo wepchła. No i... Też niezbyt ciekawe win ratio. To jakoś klątwa drugiego sezonu. Można to nazwać. Nic. Słucham? To no. Tutaj też widzimy też win radio na moim poziomie, więc to jakaś klątwa drugiego sezonu. No. Niestety. I też chyba około prawie 500 śmierci. No, tak jak u mnie. Więc... Leży jeszcze bliżej. No. Dobra, czyli jeszcze tutaj takie podstawowe statystyki, czyli czas na punkcie, healowanie, obrona i tak bla bla. Lecimy dalej. Czyli takie ogólnie jeszcze bardziej takie konkretniejsze statystyki. Czyli KTA, kile tutaj ładnie jeden pod sobą napisane. I widać, że ja tutaj na punkcie nie stałem zbyt często. Z kolei u mnie widać, że na nim stałem. Taka różnica. Oczywiście. Przy tym jak mam 40 minut... Rana było tankami. Ty masz 3 razy więcej czasu niż ja na punkcie.
Takie rzeczy. Już widzę Jarek. No dobra, lecimy dalej tutaj. Dalej. Tak właściwie, to ja nie wiem, jak oni tu ten wykres podliczają. No, ja też nie wiem. To chyba poczekaj. Raz, dwa. Tutaj będzie już 5, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 17 niby meczy tutaj jest. A, tutaj jest czasowe, patrz. Od grudnia do stycznia. Teraz ja to zauważyłem. Ty ostro to Inaru grałeś w tym sezonie. Fernando niewiele, ale Fernando więcej zwycięstw chyba był. No i to Tak, już takie. situation jest. Może następny sezon będzie bardziej zróżnicowany dla mnie. No, mam Z tego nadzieję. co wiem, aż znerfili dość mocno. I Terminusa. Chociaż Terminusa i tak nie były zbyt No, dobrane. terminus nie był widziany. No, na pewno rzadko był. Bo on jest niestety taką postacią, co musi być blisko, a postacie mają dużo uciekajek, więc po prostu na odległość jego trzymały. No, ale jeśli ktoś potrafił wykorzystać jego umiejętności, to się udawało. I to już będzie koniec podsumowania, już wszystko takie podsumowaliśmy takie większego. Obiecane zostało już dane. No. I oczywiście dziękujemy dla człowieka, Każdego, który kto oglądał nam, nasze oglądał nas i także dla naszego kontynuuj. widza, który postanowił wziąć się za nas i powytykać nasze takie błędy, których my nie widzimy. Trochę późno, ale nadal. Ale Krunsy jest. Zawsze mogło jego nie być. Tak. I to jest oczywiście Apuwadern. Apuwatern. Pozdrawiamy. Tak. I mam nadzieję, że będzie jeszcze dłuższa nasza współpraca. Tak. Dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Cześć. Na razie.